Drodzy Państwo, jest z nami trener Iwan Dziurdziewicz. Bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Witam Państwa, dzień dobry. Widzieliśmy przed meczem, jaki to mecz będzie, jak się może skończyć, że ten mecz będzie do jednej bramki, co wynikając z warunków. Boisko, na którym graliśmy, no, nie dało się lepiej grać. Ułatwiało to na pewno grę przeciwnikowi, było bardzo mało przestrzeni, dlatego też nasz styl dzisiaj trochę był inny. Chcieliśmy po prostu unikać kontry przeciwnika i przenieść tą grę na ich połowę, po prostu szukając dużo starych fragmentów gry. I uważam, że mieliśmy w tym meczu kilka dokładnych sytuacji. Skra też, tylko mieliśmy trochę więcej. Ale pod tą bramką byliśmy zbyt nerwowi i bardzo mało skuteczni. Gratulujemy Skrze, który zagrał bardzo ambitny mecz. Byli najbardziej przekonani. Widzieliśmy, że ta bramka może paść. A po kontrze chcieliśmy tego uniknąć, i tak ten mecz przegrywamy. Drugie połowę daliśmy dużo ofensywnych zawodników. Chcieliśmy po prostu, już to na takim boisku nie ma. Ustawienie nie było aż tak ważne. Chcieliśmy po prostu jakością, chcieliśmy więcej mieć po prostu wysokich zawodników, którzy mogą tą piłkę dostarczyć pole karne. Też mieliśmy, uważam, w drugiej połowie też dwie, trzy klarowne sytuacje, żeby się lepiej zachować po tą braku przeciwnika, ale się nie zachowaliśmy i idziemy dalej. To jest długa droga przed nami, także to są mecze pierwszej ligi. No, niestety walczymy, uczulamy, razem analizujemy, razem o tym rozmawiamy i tak pewne rzeczy się dzieją, także na pewno dla nas dużo roboty. Teraz cykl meczów co 3 dni na wyjeździe. Też nie ukrywamy wszyscy, że brak grania na naszej pierwszej pozycji też robi swoje, ale mówię, nie mam za tam narzekać na to, trzeba brać tak jak idzie, brać na klatę, zespół jak najszybciej zregenerować, następny czwartek już następny mecz. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Czy można pamiętać, że pan w teorii bardziej doświadczony skład niż ten, którym pan dysponował w Polkowicach przeciwko GKS-owi? Na drugiej połowie nie było komu zagrać ciekawych piłek, chociażby prostopadłych, aż się prosiło, goście stali na 30 metrze i ani jednej takiej piłki nie było. Może raz się Holender zerwał, ale to naprawdę nie było nawet podanie do niego. Ale szukaliśmy w drugiej połowie te piłki, dostał taką piłkę Dominik Piła, który mógł wykorzystać. Gdybyśmy mieli taką akcję 1-0, no to by to zupełnie inna. Nie mieliśmy takich akcji, też dzisiaj też było dość gorąco, już zespół też wyglądał trochę zmęczono. Daliśmy kilka tych zawodników do przodu, chcieliśmy, żeby ten Mateusz też mógł, ustawiliśmy na bok, żeby on rzucał te piłki, żeby po dużo bramek padało, żeby dużo akcji było z tych fragmentów gry. Pchaliśmy się, żeby przebić przez ten mur, ale to na pewno nam na nic nie dało. Niestety ten mecz przegrywamy, no idziemy dalej. Panie trenerze, daleko do drąży. No tak, proszę. Żadnego celnego strzału po przerwie, ani jednego. Groźna akcja Dominika to raz, ale tak. Żadnego celnego strzału. Tupaj strzelił piłką nad piłkochwytem. Dziobek wyprowadza kontrę i podaje Mikiemu na plecy. To jest taki obraz po prostu niemocy. Graliśmy na takiej płycie, która nam więcej nie pozwala. Łatwo teraz powiedzieć, że tam po prostu warunki były, jakie były. Uważamy, że ta płyta bardziej sprzyja zespołowi, widzieliśmy to rok temu, który się broni i będzie szukała gry z kontrataku. Tak po prostu padła bramka po stracie naszego zawodnika, poszła kontra i tą bramkę straciliśmy. Także na pewno ten atak był tym uwarunkowany. Mieliśmy przestrzeni, na pewno gdybyśmy grali na innym boisku, gdzie byśmy mieli więcej przestrzeni, więcej po prostu warunków do takiego piłka z Polska HA. Nie mieliśmy tutaj po prostu kontroli tej piłki. I uważam, że z tego wynikało. Myślę, że też mieliśmy sporo okazji, a pierwszy połowę Bugaidis, Oliver, Mikołaj, już strzałów niecelnych, ale mówię, też ja uważam, że ta druga płyta nas dużo warunkuje i to widzieliśmy i w poprzedniej sezonie też nie chcemy się wytłumaczać, ale jest to mocny warunek, jak się gra w ataku. Jeśli to pan mówi, że po prostu nie było strzałów, no też uważam, że zwłaszcza
po tej drugiej stronie boisko jest bardziej grząskie i też warunkują. Nie ma co, jak się przegrywa, teraz szukać dziury. Ale przegraliśmy Skrabia bardziej zespołem przekonującym, bardziej gdzie tam chcieliśmy, ale nie na tyle, żebyśmy ten mecz przypchali i grali w tych warunkach. Nie ma co. No co poszukać przyczyn, bo jeśli gramy z GWS-em, wygrywamy 4-0, później gramy ze Skromi, przegrywamy po kiepskiej drugiej połowie 0-1, to trzeba szukać przyczyn. Tak, no my to wiemy. W takim razie moje pytanie brzmi, kiedy problem będzie grał na normalnym boisku? No, nie wiem. To nie jest pytanie do mnie, ja jestem szkoleniowcem, to jest już pytanie do kogoś innego, do innych ludzi. Ja nie decyduję, kiedy będziemy grali, tylko po prostu nam mówią, gdzie mamy grać. W tym sezonie prawdopodobnie może się zdarzyć, że będziemy grali 11-12 meczów na wieży, no to też warunkuje, jakby nie było. No to jest warunkuje, no to może pytać też zawodników z Krii, którzy też nie mają swojego boiska i walczą i grają innych boiska, także też widzieliśmy, nam się różnie. A układało, graliśmy mecze z Arką i ze Stąbielem na wieżę, graliśmy na Górniku Pokójce, też jest inne boisko, a tutaj jest umarzony, też druga pita warunkuje, też na naszym boisku też jest, nie ma kibiców, nie ma dopingu, też to są te rzeczy, które warunkują, także tam dzisiaj ten mecz, a przegrywamy z przyczyn, które pan mówi, ale ja też uważam, że na to, co chcieliśmy grać, gdybyśmy nie byli wycofani na swoim boisku, to byś już by. A pretensje, że my wycofani nie atakujemy, musieliśmy atakować, chcieliśmy po prostu wydłużać te ataki na po prostu wysokich naszych napastników. Pierwszy połowę zbieraliśmy te drugie piłki, zagraliśmy przeciwnikową bramki, ale nie na tyle, żeby wygrać. I mówię, gdybyśmy ten bramki może strzelił ktoś z nich, to byśmy grali inaczej. Nie jest tak, nie ma co gdybać, przegrywamy, no i idziemy dalej. Teraz mówię, teraz 4-5 meczów na wjeździe, no też jakby pan bił po tej stronie, bo nie jest to łatwe, no, po prostu grać cały czas na wjeździe i tutaj nie na swoim boisku, mówię, bez kibiców, nie wiem, już któryś mecz, zaczynając od poprzedniego sezonu, gramy bez kibiców, bez swoich kibiców, no, to też warunkuje, też możemy pójść w tą stronę, ale mówię, nie ma szukania przyczyn, mecz przegrany, gratulujemy przeciwnikowi, który na pewno będzie punktował, widzieliśmy, gdzie po prostu zapunktował też na Rysowi, a trudne warunki, no trzeba iść dalej. Witam, dzień dobry. Trudny mecz, nastawialiśmy się na trudny mecz. Dzisiaj z Chrobrym, zwycięstwo Chrobrego z GKS-em Katowice, bardzo okazałe, powodowało, że przestrzegaliśmy naszych zawodników, że dzisiaj będzie trudny bój przed nami. Taki też był mecz na pewno dużej walki w środku pola, tak to bym nazwał. Oto kto ten środek pola dzisiaj wygra. Gratuluję bardzo mocno i szczerze moim zawodnikom tych trzech punktów. Chcieliśmy dzisiaj tutaj bardzo, bardzo wygrać, żeby ten wynik punktowy, który był przed tą kolejką, był większy, tak powiem. I nie ukrywam, że myślę, że dzisiaj zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Nie jest to moja jakaś pycha, na pewno nie, i my twardo stąpamy po ziemi, ale dzisiaj mój zespół zasłużył na to, żeby wygrać ten mecz. Oczywiście Chrobry stworzył swoje też dobre sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie, ale umiejętnie wybroniliśmy je. My mieliśmy też dzisiaj kilka dogodnych naprawdę sytuacji do tego, żeby strzelić więcej bramek i na pewno cieszy ta praca zawodników, że pomału przesuwamy się w dobrym kierunku. Mamy teraz dłuższą przerwę. Przed nami następny mecz dopiero w poniedziałek w Gdyni, więc mamy czas na to, żeby odpowiednio przygotować się do równie pewno ciężkiego boju. Tak jak powiedziałem, gratuluję jeszcze raz swojej drużynie, gratuluję sztabowi za dobre przygotowanie zawodników do meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za podsumowanie. Czy są jakieś pytania? Tak, ja się mogę. Można Artur, na czas zadawanie pytań zdjąć maseczkę. Artur Dębowiak, Telewizja Master. Panie Tadeuszu, użył pan słowa trudny mecz. Zgodzę się, że był to mecz trudny, jeśli chodzi o walkę w środku pola. Natomiast nie wierzę, że pan myślał o tym, że Chrobry stworzy zaledwie jedną sytuację podramkową po przerwie. Ja powiem szczerze, za linii bocznej trener tak tego nie odczuwa, że to jest tylko jedna sytuacja. Ta piłka była wiele razy pod naszym polem karnym i wiem, że bramki też padają z takich sytuacji jak dalekie auty, jak długie piłki w pole karne.
Staraliśmy się na to przygotować i jak widać nie straciliśmy dzisiaj bramki, bo dobrze w większości razy się zachowywaliśmy. Straciliśmy, myślę, że kontrolę nad sytuacjami na boisku w pewnej części drugiej połowy, gdzie podawaliśmy do zawodników pomarańczowych strojach, ale takie było nasze odczucie. Oczywiście pewno ten mecz zobaczymy i wyciągniemy wnioski, ale jeśli jest tak jak pan mówi, to na pewno dobrze realizowaliśmy ten plan, przede wszystkim w grze w obronie. Mówiło się o was, że jesteście tym z Beniaminków, który jako ten najsłabszy wszedł do ligi, tak? A teraz doświadczenie z 7 spotkań w tej lidze, jak roboty w tej lidze od lat. Czy ta liga jest taka straszna, jak się o niej mówi, jeśli chodzi o walkę, o to, że jest mało sytuacji podramkowej, trzeba każdy z nim wykorzystywać, czy mimo wszystko jest to liga, w której czołowa drużyna drugiej ligi potrafi pograć? Ja myślę, że ta liga ma dobry poziom, bo ma dobrych zawodników. Oczywiście każdy mecz jest inny, każdy zespół ma swoją charakterystykę, Chrobry też ma swoją charakterystykę i tak mówiłem przed meczem, trener wykorzystuje maksymalnie potencjał z tych zawodników, których posiada. Ja myślę, że każdy mecz po prostu jest trudny i bardzo, bardzo wyrównany. Ja się cieszę, że mój zespół nie odstaje sportowo i będziemy chcieli dalej prezentować się dobrze, żeby ta liga z naszym udziałem też była pozytywna. Dziękuję. Panie trenerze, chciałem zapytać o zmianę. Myślę, bardzo trafioną zmianę, bo dzisiaj do składu wrócił Krzysiek Napora, no i w pierwszej połowie najwięcej zamieszania z przodu, jeśli chodzi o naszą drużynę, było właśnie z jego udziałem. No tak, cieszę się, że ta nasza kadra jest w większości treningów pełna. Nie mogliśmy dzisiaj skorzystać z Przemka Sajdaka, bo na treningu przedmeczowym skręcił staw skokowy, ale wszedł Szymon i zagrał bardzo dobry mecz, ponieważ kiedy nie grał, bardzo dobrze trenował i był dzisiaj na ten mecz przygotowany. Także dobry jego występ. Krzysiek też nie występował wcześniej w pierwszym składzie, ale też bardzo dobrze trenował i dzisiaj zasłużył na to, żeby zagrać. Myślę, że nie chcę ich wyróżniać indywidualnie, bo cały zespół bardzo mocno pracował. Ławka rezerwowych też mocno tutaj współpracowała z zawodnikami na boisku, także oceniam wszystkich dzisiaj bardzo dobrze. Zgodzi się trener, że ten mecz dzisiaj wygraliśmy cierpliwością, bo umieliśmy czekać na swoje sytuacje, momentami cierpienia, aż w końcu przyszła ta 80. minuta i daje nam 3 punkty. No na tą chwilę myślę, że nasza taka rola, że musimy cierpieć w niektórych momentach i czekać na swoje szanse, aczkolwiek myślę, że mieliśmy też dzisiaj sporo piłki w ataku pozycyjnym przy nodze i w niektórych sytuacjach powinniśmy też lepiej zachować. Widać, że cechuje nas też nerwowość, pośpiech w tych sytuacjach, ale tak jak powiedziałem, no, jesteśmy ze sobą trochę dłużej niż 2 miesiące, pracujemy nad tym, analizujemy to, rozmawiamy o tym, ale no, nie da się tak wszystko szybko zrobić. Staramy się działać i patrzeć cały czas pozytywnie do przodu i pracować jak najlepiej. Ostatnio mieliśmy trochę przerwy, teraz znów, bo następny mecz ligowy za 10 dni. To dobrze? No myślę, że dobrze. Dla Przemka Sajdaka i dla nas też dobrze, bo kiedy zaczniemy mecze z Arką, to mamy mecz z Arką w poniedziałek, w piątek Widzew i we wtorek Lech Poznań. Więc musimy się przygotować dobrze do tych spotkań, bo to jest ostatni taki pełny mikrocykl, albo nawet więcej niż pełny, żeby się przygotować do tych 3 meczów i jeszcze mamy później w weekend po Lechu mecz w Polkowicach. Dziękuję.